Hej, witam na kanale Doris Style. Ja jestem Dorota, a w dzisiejszym odcinku Get Ready With Me pomalujemy się i pogadamy sobie o samoakceptacji. Zapraszam. Dobra, postanowiłam zrobić troszeczkę inny format niż zawsze, czyli po prostu pomaluję się z Wami i troszeczkę sobie pogadamy, ponieważ i tak się muszę pomalować, bo chcę sobie coś nagrać. A wiecie, jak tylko gadam, to nie mam co zrobić z rzęchami, także ja się zacznę po prostu malować i sobie pogadamy. Głównie chciałam pogadać o tym, po co nam właściwie samoakceptacja. Ale zanim do tego, to jak widzicie, mam już choinkę. I ja... Mieliśmy już epizody, że mieliśmy choinkę sztuczną i prawdziwą, ale niestety u nas prawdziwa się kompletnie nie sprawdza, bo mamy kota, psa, dwójkę dzieci, mało miejsca i poza tym ona wiecznie umierała, bo podejrzewam, że po prostu była już stara i nie wytrzymała za długo. No i też pewnie od tego, że grzejemy, bo my mieszkamy na parterze. No więc mamy sztuczną, ona już sobie stoi, ładnie nam robi klimat i od razu jakoś tak się jest przyjemniej w te ciemne dni. Dajcie znać, czy już macie choinkę, czy czekacie na przykład do 20 tam któregoś grudnia. I dobra, ja zaczynam makijaż, bo już gadam, a się nie maluję. Będę gdzieś tam albo w opisie, albo gdzieś tam na dole filmu będę Wam mówiła, czym się maluję, żeby tutaj nie przerywać. No i teraz tak. Po co nam właściwie samoakceptacja? Bo ja znam takie głosy, że no, o, tak, body positive, samoakceptacja. To jest, wiecie, droga do tego, żeby po prostu się nie starać, żeby pozostać grubasem. Oczywiście, wiadomo, samoakceptacja to nie jest tylko ciało, ale no wiecie, żeby nic ze sobą nie robić, bo już się akceptujemy, więc właściwie jesteśmy idealne dla siebie i po co się starać, po co się rozwijać i tak dalej. Natomiast ja mam zupełnie odwrotne co do tego zdanie, ponieważ jeżeli nie mamy samoakceptacji, czyli nie mamy o sobie dobrego zdania, nie uważamy, że jesteśmy ok, widzimy w sobie same wady, to właściwie po co mamy się rozwijać? I tak będzie beznadziejnie, prawda? Jakby nie ma sensu się starać, nie ma sensu coś tam robić ze sobą. To jest pierwsza rzecz. I to ma też wpływ na przykład odchudzanie. Ponieważ, no słuchajcie, jeżeli nie akceptujemy siebie, ubieramy się w jakiś tam worek, nie patrzymy na to, czy to jest ładne, czy brzydkie, jak wyglądamy, no to właściwie nie wiem, jak to wytłumaczyć, żeby może być dobrze zrozumiane. Natomiast chodzi mi o to, że jak i tak już jesteśmy zaniedbane, albo po prostu, wiecie, nie dbamy o to, o siebie, no to jakby trudno nam po prostu pomyśleć sobie, dobra, od jutra będę chodzić w szpilkach i się odchudzać i w ogóle będę super, nie? Dlatego to wszystko jest w głowie. Najpierw trzeba po prostu być ze sobą, ok? Powiedzieć, jestem ok, jestem fajna, jestem, nie wiem, wystarczająca i tak dalej. I później działać w stronę poprawy tego, czyli szkolić się, czyli, nie wiem, iść więcej się ruszać, może poprawić swoją dietę, może poprawić swoje ubrania i tak dalej, i tak dalej. Bez tego kupienie sobie, wiecie, Gucci albo tych tam wszystkich innych Prady i tak dalej, kompletnie nic nie da. Po prostu założymy na siebie ciuch ładny, ale ta cała stylizacja nie będzie kompletnie, wiecie, tego śmiała, nie będziemy w niej dobrze wyglądać. Tak samo jak na przykład pójdziemy do pracy i wiecie, no jesteśmy takie, no okej, nie jestem warta nic i tak dalej, no to kompletnie nie ma szansy, żeby awansować, żeby walczyć o swoje, żeby nie dać się wykorzystywać i tak dalej, i tak dalej. Także aspekty samoakceptacji nie dotyczą tego, że wiecie, jestem super, jestem wystarczająca i teraz siadam i jem chipsy i oglądam seriale, nie? To kompletnie o to nie chodzi. Tak przynajmniej ja mam z mojego doświadczenia i myślę, że wiele osób się ze mną zgodzi. No i właśnie, i teraz jak do tego wszystkiego, jak do tej samoakceptacji dojść? Bo to tak nie jest, jak w tych wszystkich programach. 10 dni zmieniam się, moja szafa, ja i w ogóle pięknie, nie? To jest proces. I ten proces zależy od nas.
Możemy mieć jakiś tam coachów, możemy mieć osoby, które nas inspirują, możemy mieć, nie wiem, męża, który będzie nas pilnował, żebyśmy tam sobie nie kupowali słodyczy i tak dalej, albo po prostu, nie? Takie rzeczy. Ale jeżeli wy tego nie chcecie, tej samoakceptacji, no to jakby nikt za was tego nie zrobi. Także to jest pierwszy krok, chcieć. I zdać sobie w ogóle sprawę, że się nie akceptujemy, bo to też jest kwestia tego, że czasami nam się wydaje, że z nami wszystko ok, nie? Ale jak tak spojrzymy trochę z boku, nie, może popatrzymy na kogoś innego, może właśnie posłuchamy, jak ktoś mówi na jakiś temat, to się okaże, że kurczę, jeszcze muszę popracować nad na przykład tym aspektem, bo mi się wydaje, że z samą akceptacją to nie jest tak, że my, no wiecie, jest tak, że na 100% się zawsze akceptujemy, że mamy wszystko przepracowane. Są pewne tematy, które przepracujemy na przykład na chwilę, a potem gdzieś tam wrócą w jakiejś tam sytuacji do nas, no i trzeba znowu nad tym popracować. I to się dotyczy, sorry, tutaj się podruję, i to dotyczy i wyglądu, i wiecie, podejścia ogólnie do życia. I wydaje mi się, że jak już zidentyfikujemy raz to, że musimy nad czymś popracować, to później po prostu w danych sytuacjach będziemy już to zauważać. Że na przykład, okej, okay, byłam na Wigilii, załóżmy, bo akurat jest zaraz Wigilia, i ktoś mi znowu powiedział, że jestem gruba. Myślałam, że mam to przepracowane, a tutaj, wiecie, słabo. No i znowu musimy, jakaś tam rana się w nas, wiecie, rozjątrzy i znowu trzeba nad czymś pracować, ale jak już mamy raz to coś przepracowane, to potem z mojego doświadczenia szybciej nam zajmuje taka odbudowa pewności siebie po takiej sytuacji, niż na przykład, jak wiecie, ktoś nas jeszcze bardziej dobije w miejscu, gdzie jesteśmy naprawdę słabe. I mówiąc słabo, ja nie mam na myśli, że jak ktoś siedzi siebie sam nie akceptuje, to jest, wiecie, beznadziejny. Absolutnie nie. Myślę, że samo to, że sobie zdamy sprawę z tego, że mamy jakiś taki element do przepracowania, to już jest super, jesteśmy mocne. Jak zaczniemy nad nim pracować, to się wzmacniamy i później jesteśmy naprawdę w stanie wiele zdziałać. I na przykład ja w mojej, powiedzmy tam, nie wiem, drodze do samoakceptacji, ja miałam, wiecie, takie o mnie, góry i doły. Wiadomo, jak byłam młoda, to było trochę inaczej. Nie było jakichś tam problemów takich z tym, chociaż w szkole to różnie bywało, bo ja się dobrze uczyłam. Byłam w klasie, gdzie mało osób było takich i po prostu, no wiecie, byłam trochę odtrącona przez to, przez rówieśników. I no nie akceptowałam siebie, bo wszyscy byli, wiecie, tak fajni, mieli chłopaków, a ja nie miałam i byłam taką, wiecie, dobrą uczennicą. I takie rzeczy też były, natomiast ogólnie miałam taką akceptację siebie i miałam jakieś problemy. Później, jak przyszedł taki czas, zresztą pewnie jak wielu kobiet, jak urodziłam pierwsze dziecko, później drugie i po prostu no człowiek zaczyna się zajmować rzeczami ważniejszymi, czyli nie sobą, ale tym, żeby ogarnąć dom, ogarnąć dzieciaki i tak dalej. I się zaniedbuje bardzo często. I to też było w moim przypadku. Bo wiecie, to są różne takie problemy, są różne rzeczy. Dorosłość też nas dopada i tak dalej. No i co? No i ja po prostu czułam, że coś jest nie halo. Ale no wiecie, no jakby póki się nie ma jakiegoś impulsu, żeby nad tą samą akceptacją albo w ogóle sobie zdać sprawę, że w ogóle to jest problem, a nie po prostu wiecie, że tak musi być w moim przypadku i koniec, no to bez żadnego impulsu myślę, że będzie ciężko wiecie, to coś zmienić. Także jak gdzieś tam usłyszycie właśnie tej samej akceptacji, to nie myślcie o tym od razu jako o czymś negatywnym i o czymś takim, wiecie, ciężkim, że o tak, sama akceptacja. Ja i tak mam za dużo do roboty, nie mam na to czasu i tak dalej. To wszystko jest małymi krokami. No ja myślę, że u mnie to się zaczęło jakoś tak w pandemii. Znaczy w sumie wcześniej, bo nie, to było wcześniej, przepraszam was bardzo. Jak urodziłam mojego synka, ja miałam 30 lat. I on, właściwie siedziałam w chacie z nim rok. No jak to w chacie z dzieciakiem? Dresy, wiecie, zwinięte włosy. Coś tam leci w tle.
człowiek w dresie i właściwie ma wszystko gdzieś, bo jest niewyspany i tak dalej. No i tak, wiecie, no mówiąc brutalnie, po prostu mąż mi powiedział, słuchaj, zajmujesz się, nie? Szkoda po prostu. Ja oczywiście się, wiecie, poryczałam, no bo już myślałam, że mnie kocha, wiesz, takie pierdoły. Teraz mu bardzo dziękuję za to, że mi po prostu troszeczkę, no wiecie, taką rzeczywistość pokazał. Pokazał, no jakby dał mi do zrozumienia to, albo inaczej sprawił, że sobie zdałam z pewnej rzeczy sprawę. No i później jakby tak, wiecie, mnie to nie dobiło, tylko dało mi się okopa, że chcę coś zmienić. No i zaczęło się od makijażu. Gdzieś tam na YouTubie, gdzieś tam, wiecie, zobaczyłam i tak poszło. Później zaczęłam obserwować jakieś tam konta i w ogóle, wiecie, makijaż to, mój to był korektor, rzęsy, jakiś błyszczyk, nie? Wcześniej. A później zaczęłam się interesować i no i wiecie, zaczęłam się malować. Teraz będę się skupiać bardziej na brwiach, bo tutaj trzeba trochę skupienia, ale zaczęłam się malować i już to, ten aspekt. Na razie wiecie, ciuchy były jakie były, włosy też miałam inne, bo miałam w ogóle platynowy blond, ale już ten makijaż, samo to sprawiło, że ja zaczęłam w pewnym sensie, nie wiem, sobie podobać, albo zaczęłam się wkręcać w takie rzeczy. Wyglądałam ładnie, wiecie, zaczęłam sobie jakieś tam zdjęcie robić, bo wcześniej moje zdjęć to, wiecie, tak na zasadzie z jakiejś tam imprezy, z chrzciny albo coś takiego, ja nie mam kompletnie żadnych zdjęć wcześniej. Zaczęłam sobie jakieś tam zdjęcie robić, bo mi się ten makijaż udawał. I od tego się zaczęło. I zaczęłam jakby wracać we mnie ta kobiecość i taki, wiecie, że jestem może sexy, wiecie, że jestem ładna i zachciało mi się więcej. I zachciało mi się więcej i potem zrobiłam sobie włosy, to znaczy pewnego, ja w ogóle, wiecie, wszystko robię spontanicznie w życiu. Najważniejsze decyzje dosłownie są u nas spontaniczne. I ja po prostu pewnego nie powiedziałam, że chcę sobie zmienić włosy. Właściwie od 18 sobie farbowałam na taki mega jasny blond, chłodny. A w ogóle ja jestem ciepła, więc masakra. No ale mi się wydawało, że to jest mój kolor i tyle. No i sobie pofarbowałam na rudy. Bo w ogóle chciałam coś tak zmienić, nie na zasadzie tam pasemkę, tylko od razu chciałam zmienić. I tak stwierdziłam, że sobie zrobię rudę. Chciałam oczywiście jaśniejsze, ale pani mi tam fryzjerkę... No i oczywiście na następny dzień się umówiłam, czy tam za dwa dni, od tej decyzji. No i poszłam i pani fryzjerka mówi, a idziemy od razu, no to nie takie, bo to już jest dofarbowanie, ale to był taki tam taki, jak sobie pofarbuję. I mnie tam widzicie na Instagramie czy coś, to właśnie miałam taki ciemny. I słuchajcie, po pierwsze to był szok, ale po drugie zupełnie inna twarz i zupełnie inna ja. I oprócz tego, że no wiecie, tak człowiek już taki blady nie był, już nie był taki jakiś nie, tych włosów takich spalonych, to jeszcze te moje kolory zaczęły we mnie jakby wychodzić, takie fajne, wiecie, mam też piegi, szczególnie latem. Jakoś tak to wszystko zaczęło wyglądać i ja się poczułam, wiecie, też tak fajnie, bo w końcu te moje włosy, moją osobowość przedstawiały. No i później w pandemii trafiłam na Monię Oskę przez Radzką i gdzieś tam miał był jakiś film, bo jakoś tak w tym momencie ona wydawała tą książkę, to tylko rozmiar, więc gdzieś tam te algorytmy YouTube'a mi po prostu podpowiedziały plus sesji i tak dalej. No i zaczęłam obserwować, no i się zaczęłam wkręcać w ciuchy. No w ogóle słuchajcie, ciuchy to moim zdaniem jest chyba najważniejszy aspekt tego wszystkiego, bo jak się zaczniesz ubierać już świadomie, no to wtedy ta sama akceptacja leci bardzo, bardzo wysoko. Bo po pierwsze odkrywasz, że możesz coś nosić, a po drugie, wiecie, są ubrania mocne. Są marynarki na przykład, ja uwielbiam. Są te obcasy, są te wszystkie ciuchy, które dają ci mocy i które sprawiają, że chodzisz z podniesioną głową i walczysz o swoje. I tak naprawdę ja, no wiecie, udało mi się awansować i tak dalej. I to wszystko to się wydaje pierdoła, nie? Że ciuchy, że makijaż, że włosy. Ale na samą akceptację
takie rzeczy mają ogromny wpływ. Ciężko, wiecie, taką samoakceptację, bo ja nie mówię tu o body positive, mówię ogólnie o takim podejściu do siebie. Trudno taką samoakceptację zyskać, siedząc, wiecie, pod kocem, przy telewizorze i jakby tak, wiecie, nie zadbając o siebie. Moim zdaniem trzeba trochę zadziałać. Samo to nie przyjdzie. To nie będzie tak, że pewnego dnia się obudzicie, nie wiem, zobaczycie przez okno gwiazdę i będziecie w ogóle już, nie? To jest proces i u mnie. Wiecie, można oczywiście zacząć od czegoś innego. Ja nie jestem tu znawcą, jestem psychologiem. Można zacząć na przykład od rozwoju bardziej takiego, nie wiem, jakiejś edukacji. Może czegoś zrobienia, czegoś, nie wiem, jakiś czegoś takiego, co nam podniesie wartość. Nie wiem, napisanie książki, strzelam, bo ja się kompletnie, wiecie, takie rzeczy nie znam. Ja po prostu mówię z mojego doświadczenia. U mnie zadziałały te ciuchy i powodują to cały czas, że chcę coraz więcej od życia. Ta sama akceptacja, to, że wiem, że jestem czegoś warta, kurde, słuchajcie, to po prostu zmienia wszystko. Tak naprawdę, mimo tego, że może, wiecie, nie jest to tak, że ja teraz się odchudzam jakoś, nie wiem, diety nie wiadomo jakie, ale jestem w pewnym sensie świadoma tego i chcę. I nie jest to, że nawet ktoś mnie zmusza, żebym się odchudzała, tylko że ja chcę sama o to zadbać. Wiadomo, różnie jest, ja tam nie będę wchodzić w szczegóły, jakby jaki jest powód tego, jak typy mojej sylwetki, ale fakt jest taki, że ja dla siebie to chcę zrobić. Bo akceptuję siebie, szanuję siebie, kocham siebie i chcę coś dla siebie zrobić, a nie to, że świat mi każe. To jest duża różnica. Czekajcie, napiję się, bo od gadania mi sucho. Dobra, co ja mam właściwie na sobie? Mam wszystko, bazę. Broję. Chciałam zrobić kontynuowanie na mokro, ale się rozgadałam. Bo ten podkład jest minimalnie za jasny, ale dobra, mniejsza z tym. Nie jest źle, to teraz lecę z cieniami. Co ja tu sobie zrobię dzisiaj? Dzisiaj sobie zrobię paletkę z Inglota Pumpkin Pie, bo jest moje, to są moje kolory. Są takie super ekstra i w ogóle wspaniałej jakości. Także lecę. No i co? I kontynuuję dalej. W sumie nie mam jakiegoś planu nawet na tą pogadankę. Po prostu chciałam o tym pogadać. Bo idzie koniec roku i zawsze na ten koniec roku mamy jakieś tam postanowienia. Standardowo, wiecie, pójdę na siłownię, tak, będę się odchudzać, na pewno w tym roku schudnę. Co roku to jest, nie? Tak się gada i później jak się podsumuje rok, mówię, kurczę, nie osiągnęłam, co jest ze mną nie tak, dlaczego mi się nie udało schudnąć i tak dalej. Jeszcze najgorzej, jak się obserwuje jakieś konta na Instagramie, jakieś nic nie mam do tych kobiet, jakichś chodakowskich czy innych i wiecie, jakby człowiek czuje taką presję, że o tak, w ogóle teraz nie, można było schudnąć i tego nie zrobiłam. To ja myślę, że jakiś cel na ten rok mógłby być, jeżeli oczywiście tego potrzebujecie, popracować nad samoakceptacją. Być może ta robota spowoduje, że będzie Wam się chciało na przykład iść na tą siłkę. Albo będzie się Wam chciało ładniej ubrać. I tak dalej, i tak dalej. Bo ja myślę, że samo to, że pójdziemy na siłkę przez 2 miesiące, może nas tylko sfrustrować, jeżeli naprawdę, wiecie, nie jesteśmy przekonani o tym. Bo jeżeli nie mamy, wiecie, tego takiego, znaczy mamy taki sumienny zapał, o, to chciałam powiedzieć, no to ja to wszyscy wiem, jak to się kończy, nie? Czyli po prostu chwila, moment i już nas tam nie ma. Bo pierwszy, nie wiem, będziemy chory przez 2 tygodnie, potem już przestaniemy chodzić regularnie i tak się skończy. Ja na przykład chodziłam na siłkę z moim mężem przed pandemią. Regularnie, 2 razy w tygodniu. Jakoś tam zaradziliśmy, wiecie, tam dziadek albo babcia przychodzili wieczorem do dzieciaku, żeśmy szli. Ale później przyszła pandemia. I wiadomo, jak było, nie?
już później. To dość ciężej było wrócić. Jeszcze miałam problemy z płucami po COVID-zie. Miałam w tym roku COVID-a w styczniu. I potem od tego czasu miałam problemy z płucami. Nadal czasem mam. No i wiecie, jakby... I przez to, że siłownia to nie jest mój ulubiony sport na świecie, umówmy się, to po prostu ja takie wszystkie argumenty od razu biorę. Aha, no nie, bo ja mam, wiecie, będę kaszleć zaraz. To nie, to nie ma sensu. Ale, więc jakby, póki się nie przekonacie do tego, że to jest, że to jest coś dla was, no to się nie uda. Będziemy się tylko biczować, nie? Natomiast, czemu ja o tym wszystkim mówię? Mówię o tym dlatego, żeby wam dać, nie wiem, nadzieję, taką, że się da, że to nie jest tak, że nic się już nie da, wiecie, na przykład, o, mam 35 lat, już bez sensu tam się starać, nie? Absolutnie nie. W każdym wieku, macie 50 lat, ileś tam, jest, zawsze jest warto. Zawsze jest warto, bo ja zaczęłam, powiedzmy, chwilę po 30, a to tak nie było od razu, słuchajcie, nie mam teraz 35, w przyszłym roku 36 lat. Dopiero od niedawna czuję się, kurczę, silna. Taka, wiecie, że nikt mi nie podskoczy praktycznie, nie? Oczywiście, wiadomo, troszeczkę przesadzam, ale chciałam wam powiedzieć, że po prostu w moim przypadku taka sama akceptacja spowodowała to, że ja chcę działać, że ja nie chcę marnować życia. I warto nad tym popracować. I co, co jeszcze chciałam wam powiedzieć, to jest to, że jak wam się raz nie uda, 2, 3, 5, jak będziecie... na przykład, nie wiem, spróbujecie czegoś i to wam nie wyjdzie. Na przykład, jak jest siłownią, to nie myślcie sobie, że jesteście beznadziejne i nie ma już sensu. Spróbujcie czegoś innego. I w końcu się uda. W końcu będziecie zadowolone, szczęśliwe i przede wszystkim no, będziecie wam chciało więcej. Osiągniecie jakiś tam swój majestat i po prostu polecicie dalej po kolejny. Przynajmniej ja tak mam. Czekajcie, bo teraz muszę podjąć ważną decyzję, który błysk mam użyć. A może ten jaśniejszy. Dobra. Także myślę, że... gadam już chwilę, ale myślę, że wiadomo, o co chodzi. Samoakceptacja pomaga, pomaga nam, szczególnie kobietom, w życiu. Jeszcze tutaj nie chcę wyjść na jakąś ultrafeministkę, bo nią nie jestem, ale myślę, że świat jest nadal patriarchalny i wiele po prostu kobiet musi walczyć o swoje. Musi walczyć o swoje w pracy, nie wiem, w sklepie. Ja miałam ostatnio takie sytuacje, wiecie, że jakiś tam idę gdzieś tam do sklepu. Jakiś tam facet mówi, czy mąż może przyjść, nie? Żeby coś załatwić, jakiś tam, nie wiem, u jakiegoś tam operatora telefonii, więc... Halo, nie? I ja po prostu, ja już jestem na takim etapie, że, no wiecie... Sobie wezmę z innej paletki błysk taki nadal na powiekę. Tylko, no i także myślę, że taka sama akceptacja również pomoże nam w takich rzeczywistych sytuacjach, żeby się nie dać po prostu poniżyć. Żeby się nie dać wykorzystać i żeby iść dalej, sięgnąć po swoje, żeby po prostu nie dać się zdeptać i tyle. Dobra, chyba to jest to. Teraz zrobię sobie zalotką rzęs, bo ja mam proste. I niestety. Także muszę to zrobić. No dobrze. Nie wiem, czy mogę jeszcze tak być, bo ja to mogę ględzić i ględzić. Dużo gadać. Nie wiem, ja w ogóle powiem wam, że ja długo myślałam, żeby to nakręcić, ale nie wiedziałam, że będzie ciekawe. Ale później właściwie zauważyłam, że sama oglądam takie rzeczy. Sama słucham po prostu, wiecie, coś tam robię, sobie słucham kogoś. Więc może ktoś będzie też chciał mi posłuchać. Dajcie mi znać, czy takie gadane odcinki również was interesują. Czy chcielibyście o czymś konkretnym posłuchać z mojej perspektywy. I tak dalej.
Czy może chciałybyście częściej, żebym właśnie takie pogadanki robiła? Ja powiem, że ja też sobie słucham czasami i wiele z takich rzeczy wynoszę. Jak ktoś już, wiecie, coś tam przeszedł, coś tam osiągnął, jakiś tam etap, gdzie ja jeszcze nie jestem, to ja chętnie takie sobie posłucham i może coś tam, jakąś jedną rzecz z tego wyciągnę. Nie wiem, co z mojej gadanie można wyciągnąć, ale na pewno ja wam mogę powiedzieć, żebyście się nie poddawały, żebyście sięgały po swoje, spełniały marzenia i pracowały nad tym, nad swoją własną wartością, bo nie ma czegoś takiego, jak ktoś nic nie wart. Nie ma takiej osoby. Możesz nie być, wiecie, jakimś super znaną osobą, gwiazdą, nie wiem, właścicielem banku, ale możesz być osobą wartościową dla swojej rodziny, dla swoich przyjaciół, wiecie, dla swoich dzieci. To też jest ważne. Także zacznijmy od małych rzeczy. Może to są ciuchy, może to jest makijaż, może to jest, wiecie, pójście na siłkę, nie wiem, co tam możecie sobie jeszcze wymyśleć. Może to jest na przykład to, że zaczniecie gotować coś fajnego, a nie tylko schabowe z ziemniakami i tak dalej. I może takie rzeczy, takie małe osiągnięcia sprawią, że będziecie chciały więcej. Zobaczcie, ja teraz mogę wam powiedzieć, co ja dalej teraz mam, bo ja oczywiście się nie zatrzymuję za długo w jednym miejscu. Ja teraz się wkręcam w szycie. Zaczynam szyć i odkryłam to, że ja lubię przerabiać rzeczy bardziej niż szyć. Zawsze lubiłam robić coś z niczego. Znaczy z niczego, w sensie wiecie. Wolałabym na przykład wyremontować starą kamienicę niż kupić nowy dom od dewelopera, bo to po prostu dla mnie jest ciekawe, że nie wiem, mam coś i muszę z tym pracować. I ja teraz się tym w to wkręcam, czyli w przerabianie ciuchów second handowych i tak dalej. Nie wiem, co będzie za rok. Nie wiem, co zrobię dalej. Ale właśnie ta sama akceptacja, wiecie, pcha mnie do przodu. Kiedy stałam w miejscu i nawet nie wiem, kiedy tamte lata. Ja urodziłam córkę, jak miałam 22 lata. I co się wtedy działo w tamtych latach? Pracowałam. Jakieś takie to życie było, wiecie, było. A teraz mam cele ambitne i chcę. Zależy mi. Znam swoją wartość i po prostu sięgam po życie. Także myślę, że na przykładach moich udowodniłam to, że sama akceptacja to nie jest rozeniwianie się, mówiąc przybędziecie krótko, tylko tylko właśnie zrobienie ogromnego kroku do przodu, po to, żeby korzystać sobie z życia. Ja sobie teraz użyję tej pomadki Maybelline. To jest taka, wiecie, na krótko może być, a już jest 17, w ogóle jest ciemne, ale jest na krótko może być. Jak mam dłużej, to ona się za bardzo wysusza. O! Mhm. Ale przepiękny kolor. O ja. Uwielbiam siebie w ogóle w takich kontrastach. Jak miałam te blond włosy, to byłam taka, wiecie, mdła. Jeszcze miałam zazwyczaj, no wiecie, jakiś tam błyszczyk tylko i rzęsę i coś tam, no to w ogóle nic nie było rysu. Teraz po prostu mam te kontrasty, mam, wiecie, włosy ciemniejsze, tu jakieś tam jasne policzki. Mi się to podoba mega, także że bardzo lubię się w takiej wydanie widzi i mogę powiedzieć wam, że lubię, że się podobam sobie w czymś. Kiedyś to byłoby, wiecie. Ktoś bym powiedział, że wygląda ładnie, to daj spokój. Nie? Także naprawdę sama akceptacja jest tutaj istotna. Poczekaj chwilę, aż to podeschnie, sobie jeszcze zrobię taki błysk, taki topper z biedry, bo żeby troszeczkę tego błysku dodać. I teraz będę dla was nagrywać odcinek o tym, co uszyłam w całym roku. Także zrobiłam sobie podsumowanie, bo to też może mieć jakiś tam, wiecie, tutaj wątek
a propos tej, mojego monologu. Zrobiłam sobie, wiecie, bo mówię, to wiecie, szyję, coś tam przerabiam, jakby next, nie? I sobie zrobiłam listę tego, co ja uszyłam w tym roku. To po prostu mówię, o kurde, nie? Wow, jakby w ogóle halo, to ja zrobiłam to wszystko. Oczywiście wiadomo, są mniejsze projekty, większe, ale wow, na chwilę się zatrzymałam i doceniłam to, co zrobiłam. I warto się doceniać, bo w tym biegu codzienności nawet nie zauważamy sukcesów swoich. Okej. Okay. No. Czy to wygląda ładnie? Nie wiem. Pomyślmy. Dajcie mi znać, czy to nie jest za dużo z tym błyskiem. Dobra. Różdżkę włosy. Słuchajcie, włosy mi ostatnio wkurzają strasznie, bo nie chcą ze mną sportować. Albo jest siano, albo jest jakiś oklep. No ale cóż, wybieram się w przyszłym roku do fryzjera, tak postanowiłam. I może, że mi pani coś, znalazłam taką, taką fryzjerkę w Gdyni. Jak mi się sprawdzi, to wam dam znać dokręconych włosów. No, także ja się jestem gotowa i jeszcze na koniec się spryskam moim ukochanym fikserem z Golden Rose, który to wszystko odpudruje. I bardzo wam dziękuję za pogadankę. Dajcie mi znać, czy chcecie sobie pogadać na jakieś inne tematy, czy w ogóle chcecie tutaj tylko ciuchy i do widzenia i szycie. No i co? I wam życzę miłości do siebie, samoakceptacji i po tym odcinku powiedzcie do siebie do lustra coś miłego. Dziękuję wam za oglądanie. Pa!